Siemaneczko, z tej strony Tuba, tym razem Oppo Find X2 Lite. Telefon dostępny od maja 2020, 21 maja, tam. Gorilla Glass 5, dual SIM albo single SIM, 180 gram, ekran AMOLED, 16 milionów kolorów, 6,4 cala, Full HD, 20:9 ratio, 108 gęstość pikseli, Gorilla Glass 5, 130 unit brightness, czyli jasność, prawda? Android 10, Color OS 07, Snapdragon 765G, 7 Nm, Adreno 620, 128 GB pamięci wewnętrznej, 8 GB RAMu, UFS 2.1. I tak wygląda pudełeczko. Całkiem zacnie taka tekstureczka, fajna. Otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. Ach, pięknie poszło. Tu mamy pokryweczkę jakoś. Podważmy to, bo to ciężko palcem byłoby wyjąć. Dobrze, co dość grube. Co jest w środku? Mam podejrzenia, że tu może być coś bardzo fajnego. No i oczywiście pokrowiec. Tak zawsze dostajemy pokrowiec od marki Oppo. No i mamy też narzędzie do SIMy. Pokrowiec, bardzo ważna rzecz. No, inne firmy nie dają pokrowca, a Oppo nam daje. I mamy również instrukcję obsługi, gwarancje i tego typu rzeczy. Papierki, bajerki. Piękne. Czekajcie, muszę to powąchać. O, pięknie pachnie. A, rewelacyjnie. Kontynuujemy rozpakowanie. Piękny telefon. Oczywiście połóżmy go na bok. Zobaczmy, co jest w środku. Mam tektureczkę. Tak, o, wielka ładowarka. Ale wielgachna. Zobacz, w porównaniu do i konkurencji, to ta jest jakaś ogromna. USB typu A, oczywiście. Zobaczmy, ile ona ma wad. Zmieńmy lędza nam tutaj. No, niech się wyostrzy. O, bardzo dobrze, 30 W, czyli bardzo, ale to bardzo szybkie ładowanie. Co jest jeszcze w środku? Bardzo gruby kabel USB A do USB typu C. No i oczywiście słuchaweczki, piękne słuchaweczki od Oppo. Tak, jest tu QR kod, możecie sobie zeskanować. No, piękne słuchawencje, będzie można słuchać pięknej muzyki. Połóżmy to gdzieś obok, zajmijmy się telefonem. Tak, rozpakowanie, posłuchaj tego. Satysfakcja. Dobrze, gdzie to położyć? Dobra. O, jest jeszcze jedna naklejeczka. Gdzie ją dam? Tutaj może nie, nie, może tutaj. A, damy ją tutaj. Dobrze. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Więc tak, jest taki długi jak czekolada. Tu mamy mikrofon u góry, nic więcej nie ma. Tu mamy SIM card tray, guziki do podgłaszania i do ściszania. Tu już dalej nie ma nic. Tu mamy na jacka, kolejny mikrofon USB typu C. No i oczywiście głośnik. I mamy taki zielonkawy głośnik, przycisk power. 48 megapikseli, 1.7 światło, 8 megapikseli szerokokątnej makro, 2 megapiksele monochrom patrol start lens i 2 megapiksele retro portrait style lens, czyli portretowe lensy retro. Czy jest taki odporny na odciski palców? No trochę jest, nie widać aż tak. Włączmy go, zobaczmy, co w trawie pisze. Co to się stanie, jak przycisnę power? Jak myślisz? Wybuchnie? No nie, pokazał się napis Oppo. Dobra, butujemy go. Zobaczymy, co to będzie. No i pierwsze mamy face recognition, czyli tak zwane zabezpieczenie. O, no właśnie, działa, poszło. No jest włączony, piękny ekran, jak zwykle wszystko się odbija, bo u mnie to światło jest takie jeszcze niedopracowane, więc troszeczkę jest tutaj refleksów,
Ale to już jest moja wina po prostu złego oświetlenia, za co proszę przeprosić. Chodzi, wszystko chodzi pięknie. Na początku musimy go naładować. Pamiętasz tą wielką ładowarkę? Zobaczmy, jak szybko naładuje ten telefon. 3, 2, 1. Start. Poszło. 8%. 17 minut, 50% już jest. Bardzo szybko. Rewelacyjnie. Gra. Gra panienna, najpopularniejsza gra na rynku. Ponad 100 milionów pobrań. Oczywiście ustawiona na maksymalne ustawienia, jak zawsze. Wszystko chodzi gładziutko i pięknie. Tutaj jest rewelacyjnie. Zobaczmy na ziemi, co to się będzie tutaj działo. Potrzebujemy jakąś osłonę, jakiś pistolecik. No i jakaś akcja. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Strzelaj do niego. Dobra, jednak trafiłem. Aj, zabrakło amunicji. No i co teraz? Nie ma amunicji. Ale jak zauważyłeś, wszystko chodzi gładko, nie ma żadnych przycięć i to wszystko ustawione na maksimum. Ej, ej, bo mnie zastrzelisz. Ej, przetestujmy dźwięk. Jeden głośnik, mono, ale gra czysto, głośno i wyraźnie. Benchmark. Zapomniałem o benchmarku. Zobaczmy sobie tutaj wyniki w benchmarku i mamy wynik w benchmarku. Przejdźmy do kamery. Co my tu mamy? Foto, wideo, tryb nocny, foto, portret. Mamy jeszcze więcej. Mamy nawet ekspert modę. Ile tu mamy tych możliwości? Bardzo dużo. 48 megapikseli. Możemy strzelić. Weźmy do wideo. Maksymalna rozdzielczość to 4K 30 klatek na sekundę. Wynik na 4G. No niezły. 108 na 60. Tak wygląda z przedniej kamery w McDonald'sie. I co zamówiłem? Zamówiłem zestawik za 20 zł, czyli lody, kawa, frytki i wieśmak. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz? Myślę, że tak. Cztery wygląda. Próbujemy. Tak wygląda 4K w 30 klatkach na sekundę. Możemy przybliżyć dwa razy. 5 razy, no i 10 razy, to już jest cyfrowe, ale stabilnie. Wracamy do 1 razy. Autofokus. Gładziutko. Makro. Idealnie. Jak wygląda jakość? 4K, 30 klatek. Bardzo ładnie. Sprawdzimy sobie stabilizację. Czekaj, może w tamtą stronę. A dobra, idziemy w tą stronę. Jak wygląda? Na ekranie wygląda super. Przebiegnijmy się troszkę. Całkiem, całkiem, panie kolego. Przednia kamera. Bardzo fajnie. Zrobiłem kilka zdjęć i zobacz, każde zdjęcie wychodzi idealnie ostro. Ta stabilizacja po prostu jest rewelacyjna. No zobacz to zdjęcie, no piękne. Oczywiście wszystkie zdjęcia będą do pobrania w lineczku pod wideo. Wchodzisz, ściągasz i masz zdjęcie w oryginale. No to zdjęcie, no zobacz, no pięknie, jak to uchwyciło kolory naturalne. Nocne zdjęcia. Rewelacja, znowu. To zdjęcie jak na flagowcu. No i oczywiście mamy szeroki kąt, uchwycisz wszystko na jednym zdjęciu. Mamy jeden razy.
mamy dwa razy, mamy 3, 5, no i 10 to i tak już nic nie widać. Wracamy. Pięknie, 4K30 klatek. Tutaj jest elegancko. Pięknie, pięknie wygląda, stabilizacja również działa. I zakończymy na tym diable. Na tym nic nie widać. To zakończymy na tym. Popatrz, jaki wielki diabeł. Gdzieś, bo tam był pod światło. Ale ma roboty dużo, nie? No masz, dobra. W pełnym świetle wszystko widoczne, jest jasne. Można używać w 100%. Konkluzja. Bardzo solidny telefon. Jest to najniższa wersja. Jest jeszcze wersja Neo, która ma 64-megapikselowy aparat. No i oczywiście jest wersja Pro, czyli tak zwany flagowiec z głośnikami stereo. No i wszystkimi bajerami. No ale jest dwa razy droższy. W tym trzyma bateria elegancko. Stabilizacja jest na poziomie flagowców. Naprawdę w tej cenie nie znalazłem nigdzie takiej stabilizacji. Normalnie szok. Zdjęcia również przez stabilizację. Zdjęcia są, każde zdjęcie strzelone jest czyściuteńkie. Oczywiście link w opisie. Subskrybuj, lajkuj, pozdrawiam i polecam.